Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. A co tutaj się odpierdziela? To będzie już 22 odcinek naszej przygody z grą Spider-Man. A więc jesteśmy... No, jesteśmy pod kultowym miejscem, które właśnie załatwiliśmy. I to było już ukończone kultowe miejsca w tej dzielnicy. Jeszcze naprawdę niewiele nam zostało. Kolejne jest już tutaj zaraz w sumie przed nami i to jest nawet to miejsce. Pięknie. Muzeum Guggenheima. Dobra. Poczekamy. Aha, pierwsze na trzy. I tak, ja wiem, że poprzedni odcinek był poboczny, ale naprawdę razi mnie w oczy tutaj tylko te 15% w tym Upper East Side. Tak więc zróbmy sobie kilka tutaj rzeczy, a następnie drugą połowę odcinka przeznaczymy już na zadanie główne i popchniemy fabułę do przodu, ponieważ ostatnio troszeczkę zatrzymaliśmy się, jeśli chodzi o główną historię. Ale nie mogę zginąć z rąk demonów. Pewnie czujecie się osaczeni. Następnym razem darujcie sobie bomby. No. No tak, w sumie ławka to jest naprawdę dobra osłona, nie? No i w tym kostiumie, jak wam się podoba? Dajcie znać, co myślicie o nowym kostiumie Spidermana. Jak dla mnie jest naprawdę całkiem spoko. Inny niż dotychczas, ponieważ mieliśmy tylko czerwone, głównie czerwone kostiumy. Wiem, że tutaj też można trofeum dostać za właśnie odblokowanie wszystkich kostiumów i to też będzie moim celem. Ogólnie chciałbym zrobić platynę w tej grze. Czy się uda, zobaczymy. Na pewno nie będę, wiecie, poświęcał jakiejś ogromnej ilości czasu na to, żeby tą platynę wbić. Tak więc, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Dobra, cofniemy się tutaj może po plecak i kolejne kultowe miejsce, bo tych plecaków naprawdę mało zostało, więc myślę, że za niedługo kolejne trofeum za te plecaki dostaniemy. Aż tak wysoko? Ja pierdzielę. Centrala, jaka sytuacja w Vanderbilt? Demony atakują posterunek. Wow, jeszcze wyżej. Dobra. Fiolka piasku. Nadal nie mam pewności, czy otwierając to uwolniłbym Sandmana. Wolę się nie przekonywać. No, ale ja też bym raczej nie wolał. I to będzie 53, czyli dwa plecaki nam tylko zostały. Aha, no jesteśmy w sumie tutaj na tym kultowym miejscu. Ciekawe, czy to też zaliczą. Zaliczę. Avengers jest czaderski, ale gdzie są sami Avengersi? Pewnie siedzą na zachodnim wybrzeżu i surfują czy coś. I proszę bardzo, chwała na wysokości. Kolejne trofeum, tak więc no, ostatnie dwa odcinki to jest naprawdę dobro, jeśli chodzi o trofea. Chwała na wysokości, przysiądź na szczycie wieżowca Avengers. Proszę bardzo, tak więc nawet nieświadomy, że coś takiego można zrobić. Dobra, co jeszcze tutaj jest? Plecak, dobra, idziemy po niego. Co jest Spider-Man? Co tak powoli? No właśnie. Troszeczkę tutaj szybkości nie zaszkodzi. I jesteśmy zaraz pod plecakiem. Gdzie jest? Gdzieś tutaj, nie? Ej, no co jest? Aha, to też tam na dole, tak? Tutaj też jeszcze jakieś wejście będzie, czy przejście podziemne. Tutaj nie. O, tutaj. Magnes. Jameson dał mi to, gdy odchodził z Bugla. Myślałem, że nikt nie będzie słuchał jego audycji.
Widać, jak się przeliczyłem. Dobra, przedostatni plecak. Okej, tutaj niedaleko jeszcze przestępstwo. A w tej dzielnicy przed chwilką chyba dopiero pierwsze przestępstwo udało nam się zapobiec. Ten wypadek kiepsko wygląda, oby nikt nie ucierpiał. O kurde, jest ich tutaj sporo, no i kurde, to nie są demony, tylko bandyci. Aż normalnie stęskniłem się za bandytami, sobie wyobraźcie, bo z tymi demonami no to różnie bywało. Pieszy uwięziony pod samochodem. Muszę mu pomóc. No, dawaj, dawaj, Spidey. Już prawie! Dobra, muszę jeszcze pomóc uwięzionym ludziom. Dzięki, dzięki. Dobra, to jeszcze potrzebuje pomocy. Lepiej się usunę, żeby mogli wejść w pochodzie. A, wszystko, dobra. Okej, okay. I ostatni plecak w tym miejscu. Aha, bo tutaj jeszcze mamy, patrzcie, tutaj jeszcze jest kultowe miejsce. I ja nie wiem, czy my będziemy aż musieli tam za rzekę Hudson się dostać. O kurde. Czy z tego miejsca chyba mogę zrobić fotę? Nie, nie mogę. Jaka sytuacja w Vanderbilt? Potrzebne wsparcie w placówce Foxtrot. Obrywamy! O, dobra, jest. Tratwa. Gdy zwykłe więzienie o zaostrzonym rygorze nie wystarczy. Okej, okay, kultowe miejsca ukończono. I to chyba też wszystkie już kultowe miejsca w tej grze. Patrzcie, kolejne trofeum. Sfotografuj wszystkie kultowe miejsca na mapie. 31% trofeów Spidermana. Czyli w sumie wam powiem, że jeszcze bardzo dużo zostało. Dobra, kolejne przestępstwo. Dobrze, bo tutaj w sumie tylko 7 minut tego odcinka, a ja czuję, jakbym już powoli musiał kończyć ten odcinek, tak więc naprawdę dużo jak na razie się tutaj wydarzyło. No dobra, ludzie z mieszkań na górnych piętrach już naprawdę mają was dość. Tak jest, jeszcze grubas został. No dawaj, dawaj, atakuj. No, zebrałem. Tak jest. Dobra. No to co? Kolejne przestępstwo zażegnane, tak jest. Drugie na 5 w tej dzielnicy. No i ten plecak. Właśnie, jeszcze ten plecak. No to ten budynek Avengersów jest chyba najwyższym budynkiem w Nowym Jorku. Oczywiście fikcyjnym. W sumie jaja by były, jakby nagle zaczął powstawać, nie? Jakby zbudowali ten wieżowiec. Kurde, powiem wam szczerze, że naprawdę tak po cichu na to liczę, nie? Że to zrobią. Dobra, ostatni plecak, moi drodzy. Do wszystkich. Mamy zgłoszenia porwania autobusu. Hej, zaraz się tym zajmiemy. Aparat. Kupiłem go na pchlim targu. Totalny analog. Patrzcie te detale tutaj, nie? Proszę bardzo, kolejne srebrne trofeum, włóczyki, czyli oczywiście chodzi o wszystkie plecaki i 34% platyny Spidermana. No dobra, czyli do zadania głównego mamy w sumie tam kawałek, a jak już jesteśmy w tym Upper East Side i już 40% załatwione, no to zróbmy sobie to zadanie poboczne, zobaczmy, o co chodzi. Wiecie, jak ci, którzy oglądają anime, wiedzą teraz będą wiedzieć, o czym teraz będę mówił, tak zwane fillery,
Tylko że prawdziwy fan, tak jak na przykład ja bardzo lubię Naruto, ogląda również fillery, nie? Tak samo właśnie tutaj z tą gierką, nie? Czyli te wszystkie zadania główne to jest tak jakby główna historia takiej opowieści, takiego anime, a te wszystkie fillery to są właśnie te zadania poboczne. Tak więc jak prawdziwy fan Cassiego czy Spidermana, prawdziwy fan będzie wszystko oglądał. Dobra, szturm na zamek. 1500 punktów doświadczenia, czyli to powinno być szybkie zadanie. Obserwujesz ptaki nocą? Tak, szukałam nocnych ptaków drapieżnych w parku. W zamku Belvedere zauważyłam grupę mężczyzn z karabinami. Dziękuję za ostrzeżenie, pani... Stephanie, daj znać, czy mogę pomóc. Będę stąd obserwować, co się dzieje. Super, dzięki, Stephanie. Co uzbrojeni goście robią w zamku Belvedere? Coś mi mówi, że nie przyszli tu zwiedzać. Dobra, no to ruszamy do tego zamku. Mam nadzieję, że to właśnie będzie szybka misja, czyli jakaś tam walka, powiedzmy kilka fal może przeciwników. Proszę bardzo, tutaj w sumie baza wojskowa, właśnie przez nią przelecieliśmy. O kurde. Dobra, jesteśmy. Aha, no i tutaj w sumie możemy się pobawić w ciche. W cichą śmierć. Dobra, tu jest zagrożenie. O, tutaj mamy typeła poza widokiem. Dobra, czyli tu już jest czysto. A co z nim? Kurde, jest... O kurde, tamten nas prawie widzi. Prawie zdemaskowani zostaliśmy. Dobra, czyli ilu ich tutaj w sumie jest? Raz, dwa, trzech, czterech. O kurde. Idę sprawdzić. Chuj. Dobra. Stój! Po co szedłem na stronę? Nie wiem. To jest dziwko, co? Pewnie zaczął nam stąd wybiegać też, tak mi się wydaje. To już wszyscy. Dowiedzmy się, czego tu szukali. Nie bardzo czaję, co tu się dzieje. Może znajdę coś ciekawego na tym pendrive. A, no i oczywiście, jeszcze pogoń za gołębiem. Tak, podprowadził mi pendrive pełen dowodów. Mógł to być gołąb. To normalne? Jest przegląd lęgowy, więc się nie dziwię. Wydaje mi się, że w drzewach na południowych stóp od zamku jest gniazdo. Super, sprawdzę to. Dobra. Sprawdźmy to. Makumbi, świetnie. Wracajcie z moim pendrive'em, wylatające szczury! Spróbuj wzmocnienia pozytywnego. Gołębie są zaskakująco inteligentne. Zaskakująco inteligentne? Ej, gołąbki! Przepraszam, że was tak przezywałem. Może się jakoś dogadamy? Patrzcie, ile karmy obiecał wam Fisk, to ja to podwoję. Mam to! Ale to nie ten z pendrive'em. Nareszcie! Mam pendrive! Jest? Super. Włączę go do laptopa i dowiem się, co oni kombinowali. Pięknie, dobra. Udało się szybko złapać te gołębie. To wracamy do tamtego pendrive'a, to znaczy do tamtego laptopa z pendrive'em. Dobra, jesteśmy. Wygląda na to, że wgrywali robaka do sieci Wi-Fi w Central Parku. Mogli dzięki temu uzyskać dostęp do masy prywatnych danych. Cholera, przecież nawet ja korzystam z tej sieci. Zaraz, ktoś nadal wgrywa tego robaka. Muszą mieć kilka punktów dostępu. Stephanie, moja obserwatorko, coś się dzieje na terenie parku? Widzę parę puchaczy i kolejnych gości przy skrzynce przyłączowej. Dzięki. Obserwuj dalej, jeśli możesz. Muszę się dostać do tej skrzynki, zanim wgrają robaka. Bez dostępu do laptopa nie wgrają robala. Dobra, jeszcze nimi tutaj zajmiemy. Brać go! Brać go! Cholera, uwaga! Oberwa! Dobra.
Znalazłam 3 latówki bezrobotne. Hej, właśnie widzę, jak zajmują się 2 kolejnymi skrzynkami. Wysyłam ci namiary. Dzięki za info. O kurde. Jeszcze 2? Nie myślałem, że to powiem, ale po co w Central Parku takie mocne Wi-Fi? Podobno ludzie szukają tu wytchnienia. No racja, Spider-Man, co racja to racja. Nie? Dobra, szybko, bo to chyba jest 2 minuty na zakończenie całej misji. Tam są. Muszę ich odpędzić od tej skrzynki. Tak jest, 2 minuty jeszcze mamy na całą misję, czyli nie ma się tutaj co pierdzielić. Po prostu trzeba się ich jak najszybciej pozbyć. Tak jest. Dobra, wszyscy. Dawaj, dawaj. No, jak ja tutaj w sumie dotarłem w 10 sekund i ich załatwiłem w sekund chyba 20, to spokojnie też i damy radę. Dobra, jesteśmy. Odpocznij sobie. Tak jest. Weźmiemy cię żywego lub martwego. Dorwał Dave'ego! Za wszelką cenę próbowali tutaj do laptopów jest. Podskoczyć. Mieszkańcy Manhattanu mogą spać spokojnie. Dobra. Ich hasła i filmiki z kotami są bezpieczne. Spider-Manie, chyba mnie zobaczyli. O nie, jesteś pewna? Raczej tak, pojawili się uzbrojeni ludzie. Zamknij wyjście na dach i trzymaj się, już lecę. Dobra, gdzie ona to jest? Muszę się dostać, w drugą stronę. Przed ludźmi Fiska. W końcu to ja ją wciągnąłem w tę sprawę. Dobra, jedziemy jeszcze. O kurde. Co ty, Spider-Man? Spider-Manowi, otwieraj! Zaraz będę, ukryj się. Czy tutaj będzie też ograniczony czas, kiedy mamy tam dotrzeć? Nie, no w sumie nie mamy żadnego odliczania. Pięknie. Już prawie jesteśmy. Niespodzianka, dokładnie. Nie możemy dać się pokonać. No zdecydowanie, demony są jednak cięższymi przeciwnikami. Z tymi sobie tutaj radzimy naprawdę bez problemu. Z bandytami, z ludźmi Fiska. Żyjesz, jest cała i zdrowa. Dziękuję, Spider-Manie. Zwykle, gdy oglądam ptaki, dzieje się trochę mniej. To ja ci dziękuję. Gdyby nie twój sokoli wzrok, zapuszkowany mafiozo wykradłby prywatne dane połowy mieszkańców. Całkiem nieźle, co? A do tego, kiedy traktowałeś tego gościa potrójnym kopniakiem, znalazłam gniazdo kowalików czarnogłowych. Piękne ptaki. Chcesz obejrzeć? Dobra, dzięki może innym za zaproszenie, razem, ale muszę wsadzić do klatek kilka innych ptaszków. Dobra. No, troszeczkę dłużej zeszło nam to zadanie niż myślałem. No i właśnie, kolejny punkt umiejętności. Zobaczcie, ile już ich mamy, tak więc dobra. Zobaczmy sobie te kostiumy na przykład, nie? Jeszcze mamy tutaj zablokowanych kilka. To jest w sumie co? Nowy, ten jest nowy kostium. Wow, ale zajebisty! No kozak, nie? Kamuflujący. Sam strach, też fajny. Dobra, co tam w gadżetach mamy? No ale nie mogę. I właśnie umiejętności. Czyli co? Myślę, że tego obrońcę sobie tutaj skończymy. Gdy masz mniej niż połowę zdrowia, ataki generują więcej koncentracji i uderzenie o ziemię z większej wysokości wyzwala potężny podmuch zdolny powalić przeciwników. Dobra, też to biorę. 100% obrońcy. Sieciami od ataki w powietrzu zadają dodatkowe obrażenia. Dawaj, biorę. I powietrzne sztuczki. Aha, dobra. No to też sobie wykupię. Spróbujemy.
I co, i za to też punkty doświadczenia dostajemy, nie? No nie wiem, czy to jest coś ultra zajebistego, nie? Dobra, no to co, 2 km mamy, w sumie szkoda mi tutaj 2 minut, bo już 20 za nami, czyli dajcie mi dojść tam na miejsce i widzimy się właśnie przy tym zadaniu głównym. No i dobra, jesteśmy już na miejscu, ja jeszcze tutaj w międzyczasie zrobiłem, zapobiegłem chyba 3 przestępstwom, dzięki czemu popchnęliśmy jeszcze bardziej procent ukończenia tej gry. Wygląda profesjonalnie. Dziwne. Spidermanie, widzę, że znalazłeś mój punkt świadowczy. Kto mówi? Złe pytanie. Poprawne brzmi, czy rozbroisz podłożone przeze mnie bomby? Wow. Ten tajemniczy gość ma punkty zwiadowcze w całym mieście. Aha, czyli to są kolejne tak jakby poboczne rzeczy, czyli znajduj punkty zwiadowcze wyzwań w mieście, ukończ wyzwania, by zdobywać żetony wyzwań. Dobra, tak więc no troszkę ich tutaj w sumie jest. Wyzwanie bombowe. A, 300 minimalny wynik, 12 tysięcy na imponujący poziom i 16 tysięcy na poziom doskonały. No dobra, no to co? Ten komputer zobaczymy, o co tu chodzi. Dzielnicy. I lada chwila wybuchnął. Muszę pędzić. Dawaj, Spidey. Dobra, czyli to jest na czas. Aha, przytrzymaj L1 i R1, by pozbyć się bomb w pobliżu. No co jest? Okej, te mamy z głowy. O kurde. Dawaj, 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 Spiderman. To ma być imponujący wynik już pierwszy, nie? No tutaj jeszcze pewnie o pozostały czas będzie chodziło. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze 40 sekund zostało. O kurde. Pięknie. O kurde. Dobra, ale już jesteśmy. Blisko ideału. No, blisko. Naprawdę blisko. Ale myślę, że imponujący poziom też mnie zadowala. Tak. Dobra robota, ale za bardzo się wychylasz podczas rzutu. To zmniejsza celność. Dla ciebie to jakaś chora gra? Gierki są dla dzieci. Ja jestem profesjonalistą i tyle zarabiam. To twój klient marnuje pieniądze. Wiedza potrafi być cenniejsza od pieniędzy. Obserwując cię, wiele się dowiedziałem. MJ, znalazłaś coś o tym Izaku Delaney'u? Zobacz zdjęcie, które przesłałam. Który to Delaney? Nie wiem, chyba będziesz musiał tam pójść i się przekonać. Dobrze, że już mam kostium. No właśnie, kostium już jest. No dobra, czyli odblokowaliśmy wyzwania. Można by w sumie je wszystkie zrobić na ten najwyższy poziom, nie? No ile jeszcze mamy czasu? W sumie jeszcze trochę mamy. Dobra, zrobimy jeszcze tą jedną główną misję, bo dzisiaj naprawdę było sporo pobocznych rzeczy. A że mamy jeszcze właśnie niewiele czasu odcinkowego, tak więc myślę, że ja znowu kilka razy pomogę policji, a następnie widzimy się już pod tą misją główną. No dobra, to jesteśmy. Jedno przestępstwo udało się zlikwidować. No i zobaczmy misję główną. Impreza na Halloween. Nie muszę się przebierać. Dobra, czyli co, szukamy? Sprawdźmy, kogo to. O kurde. Trzeba go tu znaleźć.
Dobra, ale myślę, że jednak chyba w środku będzie, nie? Dlaczego jesteście tacy wredni? No kurde. Wszyscy są przebrani. Doskonale. Dobra, czyli nikt nas tutaj nie znajdzie. Ej, patrzcie, jesteśmy braciaki pajęczaki. O, siema stary. Ha! Ogarnij te pajęcze ruki. Jaka impreza w ogóle. O, to jest jeden z nich. Przepraszam, doktor Delaney? Spider-Man, mój wnuk. Tym razem mnie nie schwytasz. No nie. Ty, to chyba on. Co ja teraz pocznę? Dawaj, za mną. Koniec, Spider-Manie! Teraz cię mam! Ej, co z tobą? Pracowałam nad tym hełmem cały tydzień. Muszę odszukać doktora Delaney'a. Imprezuję gdzieś tutaj. Kim jesteś? Bohater sąsiedztwa, Spider-Man. Mądrala. Fajnie, że ludzie nie wierzą, nie, w ogóle. No ale w końcu impreza halloweenowa. Dobra, szukamy dalej. Dobra, tam podejdziemy, co nie? Dobra, dawaj, spadnij. No właśnie. Jak się tam dostać? Aha. Dawaj, dawaj! Trochę dla ciebie i dla... Szukam Isaaca Delaney'a. Pewnie wywija na parkiecie. To on. Jaszczur w kitlu. Dobrze! Dobra, mamy go. Ej, patrzcie, to pajączek! Jestem jednym z twoich nemezisów! Musimy walczyć! Później. Co jest, pajączek mięczaku? Boisz się mojego potężnego rogu? A wy to kto? Hej! Tak! Zbacz go, Spider-Manie! Co jest? Dawaj, Spider-Man, weź mu! Wypierdziel! No kurde, to ładnie. Nie, nie tak ostro! Powiedzcie, czego chcecie! To wy głupi, tak? Spluwy nie są prawdziwe. Do tyłu, już! Zostaw go! O! Pięknie. Dobra, teraz się zajmiemy resztą. O kurde. Głowa nisko! O mój Boże! Nie zabijaj nas! Kurde, skurczybyk. Pięknie. Czyli to wszyscy tutaj? Sali? Tak. Dobrze. Wesołego Halloween. Może nastrojowe oświetlenie? Kurde, już mnie widzą. Tak jest. Najbardziej denerwujących pozbędziemy się na początku. I resztę. O, widzieliście? Chwila była takiego zawiasu.
A jeszcze otrzymaliśmy najnowszą aktualizację Spidermana 1.10, która naprawiła właśnie te małe spadki klatek i tak dalej. Trzeba go uratować. No dawaj, przecież tylko jeden gościu go tutaj ma. Kim jesteście? Zacząłeś z kimś pracować w laboratorium Oscorp. Skąd o tym wiesz? Nie mam na to czasu, Isaac. Podaj nazwisko. Koniec zabawy, Lee. Co ty gadasz? Czy tutaj będziemy walczyć już z Lee? Z Martinem Lee? O, cholera. Ale kosztowało go to sporo energii. Podaj nazwisko. Doktor Morgan Michaels. I co, on sam się zabije, czy? A, nie! Patrzcie, ja pierdzielę. No proszę, animacja. Aha, i teraz już wchodzimy do gry. Dobra, czyli no nie, no Martin Lee to pewnie będzie ostatni nasz przeciwnik w ostatniej misji. Pewnie kilka fal tutaj nas czeka. O, grubas przyszedł. A, nie wszyscy. Ja już tu w sumie uciekam. Dobra, teraz chyba. To już wszyscy. O. Muszę znaleźć Lee. Dobra, dawaj, ruszamy. Kurde, tworzy sobie tutaj armię. No dobra. Uwierz mi, to dla twojego dobra! No, ten będzie pewnie przejebanym przeciwnikiem. No nie, znowu on. Nic ci nie będzie! Co ten mi im zrobił? No, bardzo cię przepraszam, ale musiałem! Pięknie. No i Lee zniknął. Pomóż mi. Dostałam zgłoszenie o strzałach na ESU. Tak, to ja. Wyjaśnię później, ale teraz musisz znaleźć doktora Morgana Michaelsa. Martin Lee chce go dopaść. Przyjęłam. No i misja zakończona. Okej. Okay. Spidermanie, kto to jest ten doktor Michaels? Chyba jest głównym naukowcem pracującym nad oddechem diabła. Znaleźliście go? Tak i nie. Sable mówi, że trzymają go w jakimś bezpiecznym miejscu w mieście.
ale nie chcę zdradzić gdzie. Myślałem, że współpracujecie. Ja też. W porządku, mam pomysł, jak go znaleźć. Dam znać, jeśli się uda. Alright, moi drodzy, zobaczmy, 60% gry już za nami, czyli jeszcze mamy jakieś dwie rzeczy zablokowane, widzę, trzy w sumie. Okej, no to jeszcze sporo przed nami, jeszcze 40% gry, to jest w sumie który, 22 odcinek, czyli no jeszcze myślę tak z 15 odcinków około będzie. No dobra, moi drodzy, to by było wszystko w tym, tak więc wielkie dzięki za oglądanie w następnym. W sumie nie wiem, zobaczymy co sobie porobimy, może troszeczkę wyzwań. Tutaj mamy niedaleko stację badawczą, zobaczymy. Zadania głównego w sumie na razie jeszcze nigdzie nie ma. Dobra, zastanowimy się w następnym odcinku, co będziemy robić. W tym to byłoby już wszystko, tak więc wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, siemano!